Cześć, to jest 72. spotkanie, w którym omawiam dla Ciebie zadania pod egzaminus o klasisty z matematyki i dzisiaj mamy następujące zadanie. Krawędź podstawy grania stosupa prawidłowego czworokotnego wynosi 10 cm. Suma wszystkich krawędzi tego grania stosupa to 240 cm. Policz pole powierzchni tego grania stosupa. Przejdźmy do rysunku i rozwiązania tego zadania. Ok, zaczynajmy. Zobacz, jak to wygląda na rysunku, tak? Grania stosup, prawidłowy czworokotty tak? I zobacz, tutaj mamy krawędzie podstawy, tak, ta podstawa to jest kwadrat, tak? I tutaj druga podstawa i to jest kwadrat. I wiemy, że jeszcze jest ta krawędź tutaj boczna, tak, w zasadzie cztery krawędzie boczne, tak oznaczyłem na razie pomocniczo jako B. I wiemy także że suma tych wszystkich krawędzi w tym grania stosupie stanowi 240 cm, tak? No to jak będzie wyglądało równanie, tak? Zobacz, tych krawędzi podstawy jest 8, tak? W dolnej podstawie 4, w górnej podstawie 4, tak? Czyli 8 razy a dodać i tych bocznych krawędzi jest są 4, tak? Czyli 4 razy b, tak? I to się równa 240, tak? 8 razy a, no to będzie 8 razy 10, tak? E, dodać 4 razy b. To się równa 240, tak? I rozwiązujemy równanie, wyznaczamy, ile wyniesie b, i potem będziemy mieli dane do wykalkulowania, ile stanowi pole powierzchni tego grania stosupa, tak? Dobrze. Czyli tak, 80 dodać 4b, to się równa 240. Obu stronie zajmujemy 80, czyli wychodzi tak, 4b, to się równa 160, tak? Dzielimy przez 4. I w takim razie wychodzi nam, że B to się równa 40, tak? 40 cm. Dobrze. Ok, skoro wyznaczyliśmy już długość krawędzi B, mamy z zadania długość krawędzi A, to możemy sobie wykalkulować, ile wynosi pole powierzchni tego grania stosuba tak? Czyli pole całkowite tego grania stosuwa to będzie tak. Dwa razy pole podstawy dodać pole. Boczne, tak? Powierzchnia boczna. Ok, czyli to będzie tak. Dwa razy podstawa tego grania to jest kwadrat. Czyli jego pole, no to będzie ta krawędź do kwadratu. A do kwadratu. Dwa razy A do kwadratu. Dodać. I tak, powierzchnia boczna. No to zobacz. Ta powierzchnia boczna tego grania stosupa, no to są cztery ściany będące prostokątem, każda identyczna, bo będzie to prostokąt o boku A i B, tak? O bokach A i B. Czyli pole prostokąta obokach, A i B, no to jest A razy B, tak? Czyli bierzemy 4 powierzchnie A razy B, tak? I z tego możemy już skalkulować, tak? Że zobacz, to będzie tak. 2 razy A do kwadratu, to będzie 2 razy 10 do kwadratu. Dodać 4 razy 10, razy B nam wyszło 40, tak? Dobrze, czyli będzie tak. 2 razy 10 do kwadratu. 10 do kwadratu, no to jest 100. Razy 2, no to będzie 200, tak? Czyli 200. Dalej. 4 razy 10, 40. 40 razy 40, 1600, tak? Czyli dodać 1600. Czyli 200 dodać 1600, no to jest 1800 cm2, tak? Czyli cała ta powierzchnia tego grania stosłupa, tak? stanowi 1800 cm. kwadratowych. Ok, dzięki to zadanie. Masz pytanie, napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce. Cześć.